Witajcie kochani, witajcie do kolejnego tygodnia od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. No tak kochani, no tak, jest gorąco. Mamy słońce we lwie, mamy cofającą się Wenus we lwie do 3 września. A ponieważ Merkury 23 sierpnia zacznie się cofać do 15 września, powroty z przeszłości, powtórka z rozrywki. Karma, 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 bo i Saturn przecież w rybach cofa się, więc jak ja widzę sierpień, od razu powiem, bardzo frustrujący dla wielu, ale tylko po to, żeby zdenerwować, pokazać, może wkurzyć, potrząsnąć, żeby się obudzić, żeby wreszcie coś zrozumieć i iść drogą przeznaczenia. No będzie ciekawie. Ja tu mam mówić o tym tygodniu, ale najpierw powiem o tych, wiecie, ja zawsze patrzę na znaki, szczególnie w dniu takiego czytania jak tutaj, dla nas wszystkich, a więc obudziłam się bardzo wcześnie, po 5:00 wstałam i powieki swędziały. Ogromne uczulenie oczu, czyli coś będzie nie tylko nas uczulało, być może na to, na co będziemy patrzeć, co będziemy widzieć, ale także zwróćcie uwagę na to, co działa na was uczulająco. Może już coś, na co naprawdę nie dacie rady patrzeć, czego już się nie da znieść, czego powiecie, no już ja nie chcę tego widzieć więcej. To jest bardzo możliwe. I no musiałam trochę z tym, nad tym popracować, żeby wszystko było ok. A to coś się odezwie. A to chodził mój coffee maker, bo robiłam moją kawkę. Za nic nie chciał przestać chodzić, czyli mówić, odzywać się. Już przestał. Ja poruszyłam, żeby dzbanek wyjąć, nalać kawę. A jak zaczął chodzić, a jak zaczął dyskutować, a jak się odezwała maszyna. Ptaki do mnie przylatują do okna. Dzisiaj przyleciał do mnie koliberek męski, bo czarny z czerwoną główką. Do tych moich pięknych hibiskus jest o 6:00 rano. A kwitną one przecudnie, więc on taki zadowolony, do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. To jest jedyny ptak, który potrafi to zrobić. Niesamowicie wysoka częstotliwość tej wibracji. Ja tak się ucieszyłam, jakby mnie ktoś włożył $1 000 000 do kieszeni. To bardzo dobra oznaka. No i wypadały mi karty, to po tym, co wam powiem astrologicznie, zaraz one pierwsze tutaj się pokażą, te wiadomości. Ale patrzcie, co macie, jaką ja bluzkę wybrałam. I ja ubieram się nawet, czy wybieram, co będzie w tle, zawsze z czystą intencją. Niech się pokaże, co ma się pokazać. Czy wy widzicie to koło? Jak koło fortuny. Fortuna kołem się toczy. No i dla jednych jest na górze do przodu, dla innych było dobrze, a teraz może być inaczej. Tutaj jest połowa, ale także to jest ta pełnia księżyca. Ta sama, co właśnie w tym tle. Słuchajcie. Miesiąc sierpień zaczyna się super pełnią księżyca, zresztą 4. z kolei, w Wodniku. 9 stopni 16 minut. 9 stopni to mądrość, ale także i zakończenia. Pełnia księżyca, zawsze mówię, że coś pokaże, oświetli. Tutaj ja zechcę, żebyście zobaczyli w całości. Widzicie tu to, co tutaj ja pokazuję? No właśnie, coś oświetla. Woda to uczucia. Pełnia księżyca jest emocjonalna. Super pełnia księżyca jest super emocjonalna. To, co widzicie tutaj, bo celowo wybrałam właśnie z tym i to dookoła tej pełni księżyca, to jest coś jak spadająca gwiazda. A jak gwiazda spada, to co robimy? Tak jest. Wyrażamy swoje marzenia, pragnienia. Ponieważ to jest super pełnia księżyca w wodniku, więc ważne, co reprezentuje sobą wodnik. Ja już przy erze wodnika i tak dalej zawsze o tym wodniku dużo, ale wodnik to ludzie. Wodnik to internet. Wodnik to bezwarunkowa miłość na ziemi i we wszechświecie. Czy ja bym się zdziwiła, gdyby UFO pokazało się, wzmożyło swoją obecność teraz już od sierpnia? ET, extraterrestrial. ET, skończymy na tym. Ponieważ ja mam milion myśli na sekundę, a że ja mam naturalnie Merkury i Wenus w wodniku. Merkury w wodniku, więc to jest szybkie myślenie, dużo myślenia, cały czas myślenie, cały czas mózg chodzi na okrągło. Więc wolność i prawda to jest także wodnik. W związku z tym, że jesteśmy w tym momencie już i w energii Bramy Lwa od 28 lipca do 12 sierpnia, a 8, czyli idziemy, bo my mamy do 6 czytanie, ale tu już to jest cały taki jak punkt kulminacyjny, ten 8-8, ale teraz cały czas, co wyrażamy, to jest właśnie ta spadająca gwiazda. O czym myślisz, o czym mówisz? Marzenia będą się spełniać. Czego pragniesz mocno w sercu, to i ciebie pragnie. Wręcz telepatyczne połączenie tutaj jest. I ta Brama Lwa to moc energii, to aktywacja tego, aktywowanie tego, czego pragniemy, chcemy, plus inicjacja. A więc naprawdę skupmy się na tym, czego pragniemy, ale nie uciekajmy od prawdy. No bo jeżeli, dla przykładu, jesteś w bardzo toksycznym związku i ty nie chcesz przyznać się do tej prawdy, ty sobie wmawiasz, że twój partner czy partnerka są absolutnie cudowni, to pewno twoja wina, ty musisz stulić uszy po sobie, ale czujesz, że tak nie jest, ale czujesz, że ty chcesz innego życia, ale czujesz, że ty chcesz spełniać siebie i swoje przeznaczenie. No nawet przyjechały maszyny, będą zaraz tutaj kosić trawniki, a więc kosić, ścinać coś, pracować nad czymś, co ma sens. To ty myślisz, że będziesz spokojna czy spokojny w swoim życiu? Ty bardzo mocno odczujesz sierpień, bo nie tylko Wenus się cofa, potem Merkury się cofa, który przynosi ludzi i sytuacji z przeszłości. Albo jest ta superpełnia księżyca w wodniku. Przyznaj się do prawdy. Do swojej prawdy. Co jest twoją prawdą? Gdzie siebie samego oszukujesz? Co jest kłamstwem? Co już ci nie służy? Możesz to bardzo odczuć, ponieważ to jest bardzo emocjonalna pełnia księżyca. Więc przy tym, kiedy jeszcze 4 planety w tej chwili się cofają, Pluton, Saturn, Neptun, Wenus i już asteroida Chiron od 23 lipca. Więc my potrzebujemy wejść w głąb siebie. A jeszcze jeżeli dodamy, że węzeł północny jest w tej chwili w Baranie, od czego odchodzimy, to odwagi, chowania się w związkach, chowania się w grupach, udawania, że jest się kimś innym, nie przyznawania się do tego, kim się jest. No, słuchajcie, może to być mocno odczute. Więc księżyc w znak wodnika wchodzi i prawie o północy w Nowym Jorku, czyli już następnego dnia przed 6:00 rano w Polsce. No i 1 mamy tę super pełnię księżyca w wodniku, o 2:30 po południu w Nowym Jorku, czyli o 1:30 po południu w Chicago, a o 20:30 w Polsce. Gdyby to było tylko to, ale mamy jeszcze dwa bardzo ciekawe zjawiska i ja na tym poprzestanę ten tydzień, bo jest bardzo ciekawy tydzień, dużo ostrzeżeń, dorad, porad, odrad, co robić, czego nie robić, w którą stronę iść, a od której uciekać, ale to jest w czytaniu na każdy dzień tygodnia, który będziecie mieli na Patronie poziom 11.11. Ja naprawdę proponuję wejść na to. Raz w miesiącu 11.11 zapłacić, ale macie wszystko, co ja w ogóle daję, proponuję, wydaję. Wszystko tam jest na tym poziomie. Jeżeli na mojej stronie internetowej, to trzeba zapłacić 11,88 tylko za jeden tydzień. Rozumiecie, o co chodzi? No. Co mamy tego dnia? Mars w Pannie, w pięknym trygonie do Jowisza w Byku. Teraz o której godzinie i co i tak dalej, więcej to właśnie na każdy dzień tygodnia, ale definitywnie aż się prosi, zacznij działać. Zainicjuj coś, bo to, co będzie pochodzić z serca, duszy, to co może było do tej pory hobby, to, czego pragniesz, najprawdopodobniej zakończy się sukcesem, bo trygon to błogosławieństwo. Jak długo pochodzi z dobrych, czystych intencji coś? Bo jeżeli chcesz kogoś oszukać, okłamać, karmicznie dobrze to się nie zakończy. Ale jeżeli z czystych intencji, sukces. Nawet dopływ gotówki. Kieruj się intuicją i swoim instynktem, w którą stronę masz iść. I tak szybciutko o drugim zjawisku tego samego dnia. Mówimy o superpełni księżyca 1 sierpnia. Merkury w Pannie w opozycji do Saturna w Rybach. No właśnie, tutaj muszę powiedzieć, że ci, którzy głęboko coś odczuwają, może coś się wydarzyło, a może teraz coś nagle widzicie. Może być takie poczucie samotności, u niektórych nawet depresji, niechęć do rozmawiania z sąsiadami, czy z rodziną, z rodzeństwem. Możecie to zauważyć, raczej pracować w pojedynkę, choćby na komputerze, z dala od wszystkich, ale zwrócić uwagę na to, jak się odżywiasz, zwrócić uwagę na to, czy masz wystarczająco ilość ruchu, także być na świeżym powietrzu, robić coś przyjemnego. No i także postrzeganie z najgorszej strony wszystkiego, to też może się wydarzyć, więc widzicie, w którą stronę pójdziecie. Ja proponuję iść w stronę tej spadającej gwiazdy, wiedząc, że jest się w okresie Bramy Lwa i naprawdę tylko przyciągać, marzyć mapa sukcesu, która jest zawsze pod filmikami na Vimeo on demand tylko i wyłącznie, więc zrobić sobie to, czego pragniesz, z serca duszy. No a na resztę dni i tego, co się będzie działo, na 11.11 i być może rzucę na moją stronę internetową, jeżeli ktoś już bardzo zechce tam zakupić to czytanie. Wchodzimy w bardzo intensywny czas. Dużo się będzie działo. Będą tacy, co się zaręczą, pobiorą. No, jeżeli to są dotychczasowe związki, długie i tak dalej, to jest ok, ale absolutnie nie doradzam wchodzenia w nowe związki. Pojawia się ktoś, albo pojawia się ktoś z przeszłości. No pojawia się, a jak potem Wenus i Merkury ruszy do przodu około 15 września, mogą zniknąć. Tak jak się pojawili, tak i potem znikną, więc mądrze, rozsądnie podchodzimy do rzeczy. No i patrzcie, co było pierwsze. Poddanie się, wolność, 19, początek końca, żeby coś zacząć nowego. No tak właśnie pięknie widzę ten super pełni księżyca w Wodniku. On otwiera drzwi i mówi no. Zobaczcie, co jest na komputerze. Notatka na notatce. Także jest tutaj wszędzie czas. A więc ojej, na to godzinę mam to zrobić, na tamtą godzinę jestem taki zajęty. A tutaj jest 17, numer duszy. Co mi dusza podpowiada? Czy ja chcę chodzić jak w kieracie w kółko na czas? Także i karma, czas karmiczny. Tutaj rodzina, gdzie mam korzenie. To może być ważne w tym czasie. Tak, ale jednocześnie ugruntowanie. Ale ktoś mówi, no już dosyć, jestem przepracowany czy przepracowana, już ja tego nie chcę robić, już ja nie chcę być w kieracie zobowiązań, które mnie przygniatają, a zobaczcie jaka sterta papieru, dokumentów, czego tam do podpisania, do przepatrzenia, dosyć. Niektórzy mówią dosyć i niektórzy mogą teraz właśnie odczuć bardzo silnie, czego mają dosyć. Czy to są relacje w związku, czy to są kłótnie w związku, czy to właśnie było milczenie, a teraz nagle bam! Już nie wytrzymasz i powiesz komuś coś. A może powiesz własnemu dyrektorowi bossowi, że masz serdecznie dosyć jego mobbingu, jego bullying, znęcania się nad tobą, niedoceniania ciebie. Przepracowania za marne pieniądze. Tak, no teraz już właśnie mamy dużo takich przypadków, kiedy ludzie, wiecie, korporacje zmieniają ręce i ludzie nie wytrzymują i co, nie dostanę podwyżki albo nie dostanę tych samych pieniędzy, to ja swój biznes otworzę albo pójdę gdzie indziej. Dziękuję, do widzenia. Biorą teraz tych nowych, którzy pojęcia nie mają na ogół ani doświadczenia, co robią. No, teraz słuchać. Powiedziałam, swojej intuicji i instynktu, swojej wyższej świadomości. Ty będziesz wiedzieć. Ty wiesz. Tylko może nie chcesz się do tego przyznać. A jak nie wiesz, zapraszam na czytania. Szczególnie odnośnie karmy. Każdy powinien już mieć te lekcje długie karmiczne, twoje najważniejsze wyzwania w życiu, jakie pokonać, webinarium karma, przeszłe życie, wędrówka duszy itd. itp. To już wszystko powinno być opanowane, zakończone, odcięte i uzdrowione. Bo jeśli nie jest, no to teraz właśnie w sierpniu pewno da się we znaki. Idziemy w którą stronę? Gdzie ta gwiazda spada? Obfitość, sukces, złota droga, wysłana do pięknego, no już może nie wszyscy będziemy mieć pałace i zamki, ale spokojne wody, motylki, kwiaty, no po prostu cieszę się życiem. Mam wszystko, co jest mi potrzebne, plus więcej. Rozumiecie, o co chodzi? No i 16, akurat tu jest 16. 16 nów księżyca będzie we Lwie. I tak by wyglądało, jakby idziemy niektórzy po zwycięstwo, po sukces, świetny czas w tę pełnię księżyca właśnie w Wodniku. Tak miesiąc zacząć. Idziesz po sukces i możesz ten sukces właśnie osiągnąć. Tylko działaj prawdziwie. Na oszustwie nikt do niczego daleko nie dojdzie, a jak dojdzie, to i to wszystko straci. Więc coś się kończy. To się pokazało, więc może już teraz właśnie, w tym tygodniu. Kończysz, dobiegasz do końca, kończysz książkę, skończyłaś malować obraz, kończysz wystawę, kończysz to, kończysz co innego, cokolwiek by to nie było, ale mówisz i to już będzie koniec. I oczywiście jak na wodnika przystało, ostatnia wiadomość, pozwól sobie pomóc swoim znajomym. Jeżeli poprosisz, otrzymasz tę pomoc. To jest właśnie wodnik. Ok, kochani, 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 zobaczmy teraz dla nas wszystkich porady, odrady od naszych aniołków. Co tutaj dla nas jest? Pamiętacie, że powiedziałam, że wodnik to prawda. Chęć poznania prawdy. Chęć poznania prawdy. Oczywiście to są takie, wiecie, skrócone. Ile mam kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie, sześć, czyli idziemy w stronę spokoju, równowagi ducha, harmonii wewnętrznej, tego balansu. Więc popatrzmy więcej. Ok. Pierwsza wiadomość wyszła. Uważać. Bo cokolwiek robisz teraz, tego będą konsekwencje. Czy nie powiedziałam o tym? No właśnie. O tym wspomniałam. Że cokolwiek robisz w tę super pełnię księżyca w wodniku, tego będą konsekwencje. Od razu na dzień dobry widzicie. W innych kartach to jest ten złodziej, który cieszy się, że okradł, oszukał, jeszcze inny jest, gry hazardowe i nabiera pieniędzy i ucieka się, jeszcze wyśmieje tych, którzy dali się oszukać. Tutaj jest, to są zawsze myśli, działania, słowa. Ona śpi. Ona nie wie, co się dzieje, a tu ją okradają. On ją okrada, kiedy ona śpi. Czyli w przenośni. Ona nie wie, co się dzieje. Ona może z nim mieszkać w jednym domu. To może być jej partner. Jest oszukiwana, okradana. Więc uważaj na to, z kim masz do czynienia, z kim jesteś w partnerstwie. I to nie musi być najbliższy partner. To może być członek rodziny, to może być przyjaciel, znajomy, ktoś w pracy. Uważaj, czy nie jesteś okradana, okradany. Nawet z pomysłów, niekoniecznie zaraz pieniędzy. Tutaj są jabłka. No. Nie wiem. Gadu, gadu, a tu chłopu śliwki rwą. Jest takie powiedzenie, może jabłka rwą. Ale gadu, gadu to jest właśnie to, co mi przyszło. To są miecze. Wodnik to jest znak powietrza. Myślenie, rozmowa, komunikacja. A więc czy ktoś ci mówi prawdę? Czy mówi ci jedno, a na boku cię oszukuje, okrada? No i może to być związane, kochani, z pracą, także z twoim biznesem. Uważaj, bo tu jest kolaboracja i to jest wspaniale. Współpracujesz, ty robisz, tak, coś pięknie, ale w międzyczasie jakiś wspólnik, współpracownik, pracownik, ktoś może gdzieś cię oszukiwać, okradać. Więc z drugiej strony, ten, który okrada, oszukuje, niestety poniesie tego konsekwencje. Ważne teraz jest piątka, widzicie? Przy tych zmianach, przy tym wszystkim, co się dzieje. Czysty umysł. Rozumieć, co się dzieje. Bo z tego już tutaj czuję, że uczucia, emocje będą wysokie, a będzie chodziło o to, żeby jeszcze myśleć. Czyli idź za głosem serca, ale zabierz rozum ze sobą. Właśnie o to tu chodzi. Bo zmiany będą, nowiny, coś się może nagle okazać i trzeba będzie zachować rozsądek. No bo i tutaj mamy 24, widzicie, możliwe są jakieś pułapki, zasadzki. Różne są tu możliwości. Ale widzicie, jeżeli idziemy nierozsądnie, pochopnie, w złości na przykład, bam! I wpadasz w dziurę. Oczywiście metaforycznie rzecz biorąc. Niektórzy spotkają kogoś, kogo już znaliście poprzednio. Ktoś może okazać wam zainteresowanie. Może spotkaliście się, nie pamiętacie, że spotkaliście się, może byliście razem w szkole podstawowej na przykład, w liceum, na studiach, w zależności w jakim wieku jesteście. A może też to być ktoś z przeszłych żyć. Ale jak się spotkacie, to się rozpoznacie. Bo zazwyczaj w takich bardzo duchowych połączeniach, czyli na poziomie duszy, dusza duszę rozpozna. No ciekawe, bo i tutaj mam, to może być ktoś spod znaku raczka dla niektórych, ale także jest pełnia księżyca. A więc samo pełnię księżyca to może być, a poza tym słucha intuicji, snów, znaków, wizji, przeczuć, bo może ci tu właśnie bardzo dużo podpowiedzieć i może ktoś ci zaproponować współpracę. To już było tutaj. Dwa razy się pokazało. Tutaj mogło być, uważaj, żeby nie być oszukaną gdzieś współpracując. Tutaj natomiast współpracując gdzieś możesz kogoś poznać. Dla jednej osoby, słyszę, to może być osoba, która odeszła i teraz wraca. Dla kogoś innego słyszę, ta osoba odeszła w pełnię księżyca. Czy to ty odeszłaś, odszedłeś od kogoś w pełnię księżyca i teraz proponujesz współpracę. No, może romantycznie my nie bardzo, ale popracujmy razem. Napiszcie mi, jeżeli kogoś takiego, kogoś z was to spotka. I jedni 44 pomoc aniołów, może masz 44 lata, może masz adres 44, może z przeznaczenia 44. Siedzisz sobie na pieniądzach. Ja tutaj widzę, to jest dla was, którzy albo macie z kimś takim do czynienia, albo ktoś nie lubi pieniędzy wydać w związku, trzyma te pieniądze, ona siedzi na tych pieniądzach, albo ktoś próbuje kontrolować i drzwi sobie zamyka na to, co jest, widzicie, wspaniałe, nowe, anioły prowadzą, a ona mówi, no, ja nie wydam ani grosza, to może być i on. Ja trzymam. No, przy tej inflacji nie wiem co, jak to i tak dalej, nie będę się wypowiadać, każdy z was wie, jak to ja mówię dzisiaj, krowę, jutro kurczaka można kupić za to wszystko, co się dzieje, no ale chodzi o to, żeby zainwestować w siebie, zainwestować w swój biznes, a nie tylko siedzieć na pieniądzach, ale to od was zależy, co wy zrobicie. Teraz mamy i karmę, a jakże ten znaczek tej ósemki na poziomie i jedenastka mistrzowska wymaga siły i lew. Wenus cofa się we lwie, słońce mamy we lwie, a więc będziemy wprowadzeni w sytuację, gdzie będzie trzeba wypróbować naszą choćby w nas samych, naszą odwagę. Czy potrafimy wysłuchać kogoś bez zdenerwowania się, kto nam coś tłumaczy? Jeżeli kłamie, to ja rozumiem, że to będzie ciężko, no ale chodzi o to, żeby sprawy karmiczne tutaj wyprostować. Nawet jak nie chcesz być z tą osobą, wysłuchać, wypowiedzieć się i zrobić ostateczny koniec. Ale to trzeba właśnie do tego współczucia, empatii, zrozumieć kogoś też i na czym polega w ogóle ta karma. Ale że ktoś zechce wrócić z przeszłości, to jak najbardziej. Może to być lew, oczywiście słońce, ascendent, księżyc i Wenus, albo baran, lew, strzelec. Ponieważ jest... Trzeba się będzie opowiedzieć. Chcesz być z tą osobą, czy nie, jak wraca. Więc części z was, kochani, będą powroty, jak ja mówię, powtórka z przeszłości, powtórka z rozrywki i trzeba będzie zadecydować. To będą testy karmiczne też. Trzeba zrozumieć, czego naprawdę chcesz, czego nie chcesz. Dla części z was ktoś wraca z przeszłości i wy jesteście już zupełnie innymi ludźmi. Więc ten powrót nie ma najmniejszego sensu. Jak to my mówimy? Day late, dollar short. Dzień za późno, dolar za mało. Już po wszystkim. Mleko się rozlało. A co niektórzy może zechcą w to wejść, bo jeszcze czegoś się nie nauczyli. I kto może nadchodzić? No właśnie ten baran, lew, strzelec. I to wow, tak. Tylko że to jest ten człowiek, który przystojny, charyzmatyczny. Aż się dziwię, że nie siedzi jak ten Fabio na koniu. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda. W tej karcie już można się zakochać. I gdzieś przyjeżdża, czy przybiega z drogi. Więc nie jest z tobą. Nie, nie mieszka z tobą, nie mieszka nawet koło ciebie blisko. I nagle przybywa. Żeby ci powiedzieć, jak mu zależy i w ogóle, żeby wytłumaczyć i może dar jakiś przynosi, prezent, bla, bla, bla. No ale już wam mówię, że dla niektórych, jak tylko 15 wrzesień zapuka, taki on znajdzie się za drzwiami. Więc nie dla wszystkich to jest dobra rzecz. Dla części z was widzę, że nic z tego nie będzie, żeby nie wiem, jaki był piękny, czarujący i wow. Ale dla części z was naprawdę będzie wymagać dużo cierpliwości, żeby w ogóle wysłuchać tego kogoś. Taki piękny. A jak mówi? To może być i kobieta oczywiście, no ale tu akurat mężczyzna, to mówi o mężczyźnie. Ajajaj, ile ja już to razy słyszałam, przez ile lat. No już dzisiaj się na to nabrać nie dam. Coś mi podpowiada, że jak przy takim pięknym oczarowaniu i pluciu ci w ucho różnych pięknych rzeczy, ty zadaj pytanie takie, które wiesz, że w przeszłości tę osobę zdenerwowało. Bo nie chciał na przykład, czy nie chciała przyznać się do prawdy. Bo nie chciał czegoś wyjawić. I zobaczysz, jak zareaguje. To będzie od razu pierwszy test na pierwsze 2 minuty. Czy warto sobie głowę zawracać, czy to jest powtórka właśnie z tej przykrej rozrywki z przeszłości. No ale każdy z was zadecyduje sam. Ja wszystkim nam życzę absolutnie cudownego, magicznego, wspaniałego tygodnia. Buziaczki, uściski. Kocham was bardzo. Do kolejnego razu. I pa!